Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry, z multiplayera konkretnie. Jadę sobie teraz... ojej, muszę zawrócić. Jadę sobie teraz Ferrari 488. Ja chyba sobie dostosowałem jakoś. Ja nie wiem, czy to nie jest to Ferrari, które można, do którego można zainstalować bodykit. Ale mega mi się podoba. Jest jeszcze Ferrari California, którą bardzo lubię i powiem wam, że no w Fordzie ona słabo wygląda, zwłaszcza z tyłu, słabiutko. Nie podoba mi się właśnie z tyłka, chociaż wiecie, Ferrari California to jest roadster. Wow, zarzuciło. Muszę uważać na deszczu, bo jest ślisko, a mam napęd na tył. No ale kurczę, to ta Ferrarka jest po prostu świetna, bardzo mi się podoba z wyglądu. Ja tak nigdy jakoś nie przepadałem za Ferrari, ale to dlatego, że tak naprawdę niewiele NFS-ów zawierało te Ferrarki. Przeważnie to były tam Mercedesy, jakieś Wagi, tak? Jakieś tam inne samochody typu Hondy. Ale Ferrarki zawsze były gdzieś tam pomijane, nie? I dopiero w Forzie ma się dostęp do szerszej grupy tej marki. Nie wiem czemu, jakoś może ograniczenia licencyjne nie pozwalały na to czy coś, bo ja ogólnie to na NFS-ach, nie? Widzę, że teraz dużo mniej osób jest niż na poprzednim odcinku, na poprzednich wyścigach, ale zobaczymy. Pewnie dołączą w trakcie tych zawodów, bo to są wyścigi uliczne teraz. Właśnie nie wiem, czy będę się ścigał w deszczu. O kurczę, chyba w deszczu będę się ścigał. No zobaczymy, jak moja Ferrarka sobie da radę. Ja widzę, że tutaj głównie klasyki będą śmigać. Opel Kadett 776, zobaczcie. Maserati Tipo. Oj, nie mam z tym Maserati dobrych wspomnień z Forza Horizon 2. Masakryczne było. No, wyprzedzili mnie. No właśnie, to jest Ferrari Tipo, już poleciało. Bardzo ciężko opanować ten samochód. Ruszyli tak, jakby mieli napęd na cztery koła, nie? Albo kontrolę trakcji włączoną. A, tutaj kontrola trakcji to jest już... jest już normalka. O właśnie. A tu jest mój ziomek z teamu Asuka Forever. Ten właśnie w Mercedesie 190e. Warto się zainteresować tym Mercedesem. Wow, bardzo, bardzo ciekawą historię ma, jeśli ktoś nie wie. Wow! Taki jesteś kozak? Zobaczymy, kto wygra zawody. Panie Oplu. No właśnie, tacy niektórzy grają, ale to są raczej początkujący gracze. Tacy już bardziej doświadczeni z wysokim poziomem rzadko właśnie kiedy się zachowują w ten sposób, że wlatują ci na drzwi, na zakręcie, żeby tylko zramować, a tak naprawdę nie daje to żadnego efektu i podejrzewam, że po tym wyścigu koleś po prostu wyjdzie. Bardzo fajnie mi się tą Ferrarką jeździ, chociaż muszę przyznać, o tu się rozbił, chociaż muszę przyznać, że na deszczu jeżdżę bardzo ostrożnie, bo chwila nieuwagi i drzewo, jak kolega właśnie przed chwilą. Mało brakowało. Zauważyłem, że Ferrari mają to do siebie, że trzeba je tak przeciągnąć na tą czerwoną strefę obrotów. Nie wiem, czy wy to widzicie. Mam nadzieję, że tak. Bo one jeszcze na tych wysokich obrotach ładnie przyspieszają. Wow. Muszę tu mega uważać. O, właśnie kolega znowu z tyłu się rozbił. Mam nadzieję, że nie przeze mnie. Dobrze. No i poszło bardzo ładnie. Chociaż w deszczu i w ogóle, ale jakoś się udało z tego wyjść bez większej kraksy. Poza tym, co ten koleś tam próbował poćwiczyć tym swoim kadetem. Jak to pięknie wszystko wygląda, Jezus. No i udało się wygrać. A ten kadet, to zobaczcie, na trzeciej albo na czwartej pozycji. Zresztą to jest jeden team, te Ople. Ale coś słabo im idzie. Ten gościu w Maserati Tipo
On ma przerąbane. Nieważne, czy on ma napęd na 4... Znaczy, ja go jeszcze nie testowałem w tej grze, w tej wersji Forzy, ale w dwójce to była makabra. Ja mu zrobiłem napęd na tył, potem napęd na przód. Nic się nie dało z tym zrobić. Znaczy, pewnie coś tam by się dało, ale taki wiecie, może ja tam coś źle zrobiłem. Nie wiem, Ferrarka jest świetna. Okej, okay. Umiejętności. Czysta jazda 3900, bardzo ładnie moim zdaniem. Chociaż kiedyś miałem i nawet 5000, ale to 5000 się zdobywa na wyścigu z okrążeniami. Chciałbym, żeby jeszcze ktoś dołączył, bo tak jak jest mało graczy, to trochę lipa. No ale jak będzie tak lajtowo, to poopowiadam wam o moim ostatnim śnie, jaki miałem, bardzo dziwny. Śniło mi się, że jechałem, że byłem na jakimś takim zlocie samochodów, które... O, ktoś wbił tylko poziom wyżej od mojego ma. Były to samochody tuningowane japońskie, były tam też wagi, były Hondy, wiecie, te klimaty, ole fajne, jak to wygląda, ja pierd... O kurcze, pięknie. I tak sobie patrzyłem, no jak ja bym chciał mieć taką zajebistą furę, bardzo. I tak sobie pomyślałem, no ale kurcze, to jest chyba sen, bo jestem w jakimś dziwnym miejscu. I tak sobie pomyślałem, no kurde, zespawnujmy sobie jakieś auto. I słuchajcie, zespawnował mi się taki samochód, że ja nie mogłem w to uwierzyć. To był, moi drodzy, co on tak tu skacze? To było Audi chyba A6 albo coś podobnego. W każdym razie strasznie szerokie bydle i nie jestem pewny, ale chyba to był Avant. Czyli wiecie, kombin inaczej, nie? I był, miało takie felgi z bardzo, bardzo głębokim randem, z bardzo dużym negatywem i na tych randach były LEDy, które świeciły się na pomarańczowo, a to jeszcze nie wszystko. To była totalna gleba w tym samochodzie zrobiona i uciekałem potem przed policją, ale to zanim uciekałem przed policją, to pojechałem na ten zlot. Wiecie, w bagażniku miałem niezłe pierdzenie i w ogóle taki szpan, o tu siódemka jest nawet, nieźle. Niezłe pierdzenie miałem w bagażniku i taki szpan na maksa i ja w ogóle taki ucieszony, że taką furę miałem. Jeszcze nie dość, że te felgi były w negatywie, to jeszcze strasznie, strasznie poszerzone to wszystko było. Także aż mogło wyglądać brzydko i te LEDy pomarańczowe na felgach, ja nie wiem właśnie, czy to były na felgach, czy to były na oponach, no to wiecie, w snach to tam dziwnie te rzeczy wyglądają, ale ogólnie mega. No i później uciekałem w jakimś tunelu przed policją, w ogóle strasznie mocny był ten samochód, że na cztery koła palił kapcia w miejscu, kapcie cztery w miejscu, to było ciekawe na asfalcie. A, fajne są takie sny, wstajesz, Michał ucieszona, chętnie sobie tam do pracy i cyk, nie? A w ogóle to powiem wam, że mój znajomy ma, ja już taki słabszy kontakt z nim mam, ale mój znajomy ma właśnie taką fajną Audicę A6 w automacie. To jest chyba rocznik, oj, nie wiem, czy nie siódmy albo ósmy, już nie kojarzę, jak te Audi wyglądały, ale... Powiem wam, co wagi, to wagi. Mam jakieś takie polskie zamiłowanie do Volkswagenu, do ogólnie wagów, no nie? Do Volkswagenu, do Audi. Ostatnio mam chrapkę na Audi właśnie. To jest to. Volvo, okej, okay, ja mam Volvo, nie? Ale Volvo to taka, powiem wam tak. Tak między nami, nie? Nikomu nie mówcie, okej? Okay? Volvo to jest nuda tak naprawdę. Jedziesz, wygodnie ci jest, nic się specjalnego nie dzieje. Pewnie... Jest w porządku, jest okej, okay, ale no tyle, nic się specjalnego nie stanie, nie? No właśnie. A jednak jakieś takie zamiłowanie po moim starym Volkswagenie mam do wagu. Myślę, że moim przyszłym samochodem będzie albo jakieś Audi, albo jakiś może Volkswagen. Nie wiem, co tam jeszcze mi wpadnie do głowy. Myślałem też o Toyocie Auris tak naprawdę, bo też zależy mi na tym, żeby samochód był ekonomiczny,
zwłaszcza w świetle nowych przepisów, gdzie OC będzie bardzo drogie. O, tutaj muszę pamiętać z tym rondem, bo to już jest rutyna, że ja tu zawsze wypadam. Wow! Mało brakowało, bym się rozbił. A zależy mi na czystej jeździe. Widzieliście, jak tam gracze lagowali przed wjazdem do miasta? I tutaj też trochę tak dziwnie gra szarpie. No, tak jakby zwalnia lekko. Gdzie oni tam pojechali? Tutaj trzeba skręcać, na mapkę się patrzeć, a nie... pojechali prosto. No, tutaj musicie obserwować te FPS-y, bo może szarpnąć nawet do 57. O, 59 i od razu czuć to szarpnięcie, wiecie? Jeden FPS spadnie, ale płynność gry jest obniżona i to czuć od razu, bo tak jak ktoś fajnie wspomniał w komentarzu pod filmem, gdzie ja mówiłem, że mam spadki FPS-ów, ale to też później sprostowałem, dlaczego tak miałem, bo wpadłem na to, odkryłem, co się stało. No to ta osoba powiedziała, że okej, w takiej grze jak GTA spadki FPS-ów nie są wyczuwalne, ale w grze wyścigowej, gdzie cały czas mamy, wiecie, płynną jazdę i musimy jechać jak najpłynniej, każdy spadek i spowolnienie to jest poważny problem. Zwłaszcza w Forzie to nie jest taka... Znaczy to jest miks gry arcade'owej z taką symulacyjną. I tutaj naprawdę lepiej, żebyś miał płynność, nie? Albo graj w 30 FPS-ach, albo w stałych 60. Jak nie masz stałych 60, to graj w stałych 30, bo nie dasz rady. No i proszę, ten ziomek w Corvecie, Horizon Edition, też ją chyba... Mam ją, tak. Ona ma premię do driftu. Dojechał jako drugi za mną. No, ta Corvetta, czy ona jest trudna w prowadzeniu? Ja już nie... Ja nią chyba tylko driftowałem, bawiłem się nią tylko. Tak więc ciężko mi powiedzieć, jak tam na wyścigach by sobie poradziła, ale... Muszę wam powiedzieć, że to ta Ferrarka jest bardzo fajna, bardzo fajnie mi się nią jeździ. Chyba można do niej bodykit mieć, bo mi się już coś takiego kiedyś wyświetliło. Ale... Znaczy ten bodykit jest bardzo fajny. Tylko mi się wydaje, że ten samochód wtedy taki jest bardziej do driftu, co? Czy nie? Na deszczu był trochę problem, ale mimo wszystko jakoś te Ferrari w Fordzie są tak zrobione, że bardzo fajnie pokonują zakręty i nie ma tutaj problemu. Czysta jazda 4200, dlatego że to był długi dosyć wyścig. No i w końcu chyba pierwszy raz, nie tylko na odcinku, ale też jak gram sobie tak prywatnie, to w ogóle teraz pierwszy raz nie pominąłem tego ronda cholernego. Zawsze jadę tam prosto, przez rondo, ciach, kto by się tam rondem jakimś przejmował. A teraz... Lucek, orient na mapkę, okej, namierzamy, cyk. I udało się, chociaż prawie zaliczyłem bandę. Okej. Jedziemy na zawody. No, korwetka została z tyłu, ona ma premię do driftu, ale te premie się nie liczą na multiku, żeby ci, co mają wersję Horizon Edition tych samochodów, żeby nie mieli jakiejś przegiętej ilości punktów. Wow! Ale skończyła mi się kombinacja na szczęście przed tym uderzeniem. No, ten ziomek widzę, że ma trochę lagi, albo ja mam lagi. Może tak być. No ale nieźle daje w tym Mercedesie, tylko ma chyba problemy na zakrętach. Widzę, że na prostych to ma odpiernicz, ale na zakrętach to widzę, że tak co drugi zakręt to drzewko. O, proszę bardzo. Do widzenia. No, trzeba właśnie robić takie samochody bardziej zbalansowane, bo tak i dobre na przyspieszenie, ale i też dobre na zakręty. Zresztą jak ktoś naprawdę dobrze jeździ, to na każdym zakręcie też może driftować. Mówiłem wam już niejednokrotnie, że widziałem takich kierowców, co każdy zakręt bokiem, a potem jakaś niewiarygodna ilość punktów na mecie i wygrywają wszystko. No tak się zdarza. Okej. No i chyba nie dojadę na miejsce. Ktoś tam się zrespił bliżej najprawdopodobniej i dojechał sobie
szybciej. Jeszcze parę punktów zdobyłem za wyczyny, ale dziwne, no nie? Czasami jest tak, że właśnie dołączają jacyś gracze do sesji i respią się blisko tych punktów, gdzie mamy dojechać. I są bliżej, a my musimy jechać przez całą mapę, a on jest, powiedzmy, tam 2 kilometry. No ale i tak dostałem 6 tysięcy, ten kto dojechał pierwszy dostał 8. No, to jest plus taki dla nich, żeby lepiej sobie wystartowali. Widzę, że dwa Bentleye są. Może one są właśnie dla tych wyścigów, jak ktoś sobie nie zdąży wybrać samochodu. Czasami dają taki samochód. Jeden jest taki też fajny, to jest Infiniti. I też właśnie się dostaje tego Infiniti, on jest chyba w klasie A. Jak się nie zdąży wybrać samochodu i to Infiniti to wymiata. Jest tak zrobione, że spokojnie można wygrywać. Jest zrobione tak i pod offroad i na asfalt przez twórców gry. Dostaje się po prostu taki samochód zastępczy, nie? Jeśli nie zdążysz wybrać jakiegoś swojego. Ucieczka z lasu deszczowego. Kurczoki. No to będzie prawdziwe wyzwanie dla mojej Ferrarki. Zobaczymy, czy jest coś z napędem na 4 koła. No jest Lancer 06. No i Bentley powinien mieć napęd na 4 koła. Te dwa Bentleye. Jeden Bentley ma 230 poziom. Więc to jest chyba teraz mój główny rywal. O, i tutaj zobaczcie, nawet FPS-y mi spadły. To strasznie. O, cholera, tu jest strasznie ślisko. A to jest początek wyścigu. Później jest jeszcze gorzej, bo są ostrzejsze zakręty. Ktoś tam prosto pojechał. Och, ten Bentley pięknie brzmi. Co tam prowadzi? No tak jak myślałem. Mitsubishi Lancer Evo. Tutaj dobrze jest wcześniej bieg wrzucać, dlatego że trochę samochód się stabilizuje dzięki temu. No i tak myślałem, że będzie jakiś pojedynek z samochodem z napędem na 4 koła. A i dobra, już po Lancerku na razie. Co to? Co to było? Ziomek, opanuj się. Tutaj trzeba powoli, tutaj praktycznie bez gazu się jedzie. Ja jadę na pół gazu teraz. I dużo biegami też hamuję. To spoko, widzę. Myślałem, że będzie gorzej. Bo Ferrarka właśnie ma... chyba zaliczyłem punkt. Tak, zaliczyłem, na szczęście, ale było blisko. Właśnie Ferrarka na deszczu jest kiepska. Za to świetnie pokonuje zakręty. Nie jest ani nadsterowna, ani podsterowna. Z tym, że na deszczu to trzeba niestety uważać. Ale to jak ze wszystkimi samochodami. Widzieliście przed chwilą, co się stało z Lancerem. Z napędem na 4 koła. Też powiedział bye bye i skończył na drzewach, a potem gdzieś tam latał na dachu. No i tak jak mówiłem wam, na PC-cie ta czerń jest bardziej głęboka. Grafika jest fajniejsza, ale na multiku jednak jest trochę trudniej przez to. Kto mnie tam goni? Nawet nie wiem kto. Ale raczej już mnie nie dogoni tu na prostej. Chociaż nie wiadomo, co tam pod machą ma, nie? Nigdy nie można lekceważyć przeciwnika. Cyk. Pięknie, naprawdę poszło idealnie. Ani razu nie sfailowałem jakoś okropnie, tylko ten jeden zakręt tak mi nie poszedł. Opel Kadett! Na drugiej pozycji. Lancer na piątej. I ziomek z ekipy na czwartej. Mercedesem. No tym Mercedesem to on miał tutaj naprawdę problem. Wiecie czemu? Bo on kuźwa napęd na tył ma, to jest klasyk, jego ciężko zrobić, tak dobrze myślę, chociaż ja wiem, nie mam go jeszcze chyba nawet w garażu. Trzeba by było go przetestować, no, ale podejrzewam, że zwłaszcza, że widziałem, że on zrobił go na moc, na przyspieszenie, na prostych wymiata, ale na zakrętach. A tutaj jeszcze mieliśmy deszcz, ostre zakręty, dużo z górki, więc łatwo odwrócić dupę do przodu. No, podejrzewam, że miał niezłe zadanie, żeby to ukończyć na takiej pozycji, tak wysokiej.
No i dostaję duży bonus za to, że jeżdżę w klubie. Zobaczcie, 1700 punktów to jest dużo, naprawdę. Na ściganie się online to jest mega dużo. Ach, coś. Ostatnio nie mam szczęścia w tych wheelspinach, ale czasami jest tak, że nie masz szczęścia, a potem nagle wyskakuje ci jakaś bomba. No i proszę. Asuka Forever na pierwszych pozycjach. Bardzo mi się to podoba. Tak powinno być. O, ale pięknie to wygląda. Ja nie mogę się napatrzeć na tą Forzę. Ajdź. No i następny uliczny. Ja myślę, że będzie też w deszczowym lesie gdzieś, więc będzie trzeba zawrócić. A jednak nie. 5 km aż. O, super! Wiecie czemu super? Bo tutaj będzie bardzo fajna droga do pokonania. Przetestujemy Ferrarkę. Jest ślisko, na drodze jeszcze dużo deszczu. Tak więc trzeba uważać. Co tam z przodu tak śmiga? No nie jednak. Ale wiecie co, w dupie, ja jadę naokoło. Ten Bentley tutaj pojechał. Ja jadę naokoło, mam to gdzieś. Tu jest taka super droga. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Trudno, jak źle, to nieważne. Ja chcę sobie tutaj pojechać. A, tu też można jechać. Okej. Okay. No ciekawe, czy dojadę pierwszy. Raczej wątpię, zaraz mi ten Bentley gdzieś tam wyskoczy. Chociaż tam jest droga taka dosyć kręta. Jadą. Będą raczej pierwsi. No, wyprzedzili mnie nieźle. Próbowałem jechać na przełaj. W sumie słusznie, bo tutaj jest tylko ta... O, ale wyskoczył skubaniec. Jest tylko ta płycizna i to można sobie przelecieć dosłownie, jak tamten próbował. Ale można też skończyć na dachu. A ja wolę z klasą, Ferrarką, na spokojnie. Pojechałem sobie dłuższą drogą, bo lubię Ferrarkę. A też dostaje się dużo punktów za samą jazdę nawet, za mijanie trafików. Więc... No chociaż tutaj dostałem tylko 10. No ciekawe, ile sobie ogólnie nabiłem. Tam za prędkość się dostaje i w ogóle 420, to nie jest dużo. To mogłem rzeczywiście jechać tam na skróty, jakbym chciał sobie nabić te punkty. Ale słuchajcie, po co? Zobaczcie, jaką miałem przewagę. Jak teraz nawet skończę na, nie wiem, czwartej pozycji, to i tak wygram całe mistrzostwo, także... Spokojnie, wszystko pod kontrolą. Fajnie się w to gra, naprawdę. Chciałbym tak, żebyśmy też dołączyli do siebie na live, na przykład, jakbyśmy grali razem. Wow, cała ekipa i masakrujemy jakąś inną ekipę, nie? Wojna klanów, wojna gangów w Forzie. To by było coś. Tak czy inaczej, możecie, każdy kto chce, kto nie ma tam jakiejś ekipy, może dołączać sobie do tej właśnie mojej, jeśli ma ochotę. No i potem gdzieś na odcinku pewnie jego nick mignie, bo tutaj czasami pokazują się jakieś zawody, ktoś tam stworzył, albo ktoś mnie gdzieś pobił, no to wtedy pojawia się czyjś nick. Korwetka startuje z ostatniej pozycji. Mój ziomek jest nade mną. Jak to zabrzmiało? Lel, spoko. No i lecimy. Kurde, znowu ten z tym napisem na tylnej klapie z Sito. Co ja mam ci tam ssać, jak ty tam nic nie masz, ziomek? O, ktoś tu wypadł. O, Lancer się tutaj pruje, widzę. No, Lancer chce ramować. Nie wiem, czy nie mnie czasem. Nie. To było chyba na próbę tylko. Spoko, jedziemy na spokojnie. Nigdzie się nie śpieszy. Teoretycznie. Mówi to gościu, który jedzie Ferrarką ponad 200 na godzinę, nie? Nigdzie się nie śpieszy, spokojnie. Tu dwa kadety zielone, to jest jedna ekipa. No nieźle przyspiesza ta Ferrarka. Przy wyższych prędkościach jest całkiem spoko. No i tutaj mam taką przewagę przy wjeździe do miasta, bo widać wyraźnie, że kogoś tam zwalnia wtedy. Ma te spadki płynności i się cofa, nie? Tutaj trzeba zawsze zwolnić.
O, ale kurczę, brzmi ten Bentley. Trzeba go będzie przetestować. Kto tam prowadzi? Ja myślę, że to jest mój ziom. Zaraz zobaczymy. No nie wiem, co tam jedzie. Coś chyba z dużym spoilerem. O, pojechał prosto, no to już po nim. No, co to jedzie w ogóle? Jakiś Nissan? O! Aby się rozwalił. O, mój ziomek, widzę, że wyszedł z gry. Szkoda. Coś go rozłączyło chyba. Mazda! RX-8 FC. A rzeczywiście ona miała taki spoiler. To jest ta najnowsza Mazda. Najnowsza? Najnowsza Mazda, no w sumie. Chyba z ostatniego dodatku. Teraz będzie ten dodatek 13 grudnia. Ze śniegiem. Teoretycznie. No nie wiadomo, co to będzie. Czy będzie w całym świecie tutaj w Forzie śnieg? Czy trzeba będzie gdzieś tam samolotem polecieć i zobaczyć jakieś śnieżne miejsca? Czy tu jakaś góra się pojawi, nagle wyrośnie jakieś trzęsienie ziemi, będzie, nie mam pojęcia. Jestem ciekawy, ile dostanę za czystą jazdę, bo starałem się jechać w miarę czysto, ale był jeden ten moment tutaj w mieście, kiedy przywaliłem w barierkę i to mi się nie podobało. Tak, tutaj drugie miejsce, 7 koła dostałem. Raczej o pozycję w mistrzostwach nie mam się co martwić. Za czystą jazdę 3390. No ale umiejętności 2000 i... dosyć spora przewaga na końcu. Bardzo, bardzo fajnie mi poszło moim zdaniem. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa pa.